net 3 dienas truksiančią tarptautinę mokslinę konferenciją, kuri vadinasi abiejų tautų sostinių katedros, Krokuvos ir Vilniaus vyskupiškos bažnyčios. Netrukus išgirsime ir argumentus, kodėl nutarėme kartu su Vavelio karališkąja pilimi ir kitais partneriais surengti būtent tokios temos konferenciją, kas paskatino tokios konferencijos surengimą. Galima tik priminti, kad tai pirmoji tokio pobūdžio konferencija, išsiskirianti, tikėkime, tokiu lyginamuoju dėmeniu, Krokuvos ir Vilniaus katedros lyginamuoju dėmeniu. Kaip pamatysime, Krokuvos ir Vilniaus šventovės sieja netgi gerokai daugiau istorinių, tradicinių sąryšių, negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Kaip ypatingos dvasinės ir istorinės vietos su išskirtine reikšme bažnyčios, tautų ir valstybių istorijai, abi katedros yra Lenkijos ir Lietuvos tapatybės svarbi dalis, tikėjimo ir valstybingumo tradicijų simboliai, be kurių pažinimo neįmanomas mūsų valstybių, mūsų tautų istorijos pažinimas. Tai objektai, kuriuose tiesiog vyko mūsų istorija. Labai džiaugiuosi, kad šios reikšmingos tarptautinės konferencijos globėjų sutiko būti ir atvyko mus pasveikinti Vilniaus katedros šeimininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. Jūsų ekscelencija, kviečiam tarti malonų žodį. Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius į tarptautinę mokslinę konferenciją abiejų tautų sostinių katedros Krokuvos ir Vilniaus vyskupiškos bažnyčios. Nuo šių katedrų istorija atskleidžia gilias visuomenės, meno, kultūros, tradicijas ir vingius. Pagrindas visada išlieka tas pats katedrų pirmoji paskirtis ir reikšmė. Katedra yra tikinčiųjų tikėjimo vienybės ženklas, to tikėjimo, kuriame esame pakrikštyti. Vilniaus katedra tampriai susijusi su Lietuvos krikštu bei su Lietuvos valstybingumu, bet ji yra ir to tikėjimo liudijimo ženklas. Apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams sako, juk mes esame gyvojo Dievo šventovės. Tokia yra katedra. Gyvojo Dievo šventovė. Katedroje tampa matomos gyvosios bažnyčios garbinančios Dievą visame pasaulyje paveikslas. Vyskupijos katedra yra liturginio gyvenimo centras, tai ir tikinčiųjų bendruomenės centras, piligrimystės vieta. Istorijoje galima įžvelgti daug tikinčiųjų prisirišimo, pagarbos savai katedrai ženklų. Du šių katedrų ganytojai veikia 20 amžiuje, šiandien mums prabyla ypatingai. Daugelis Lietuvos žmonių pamena tą džiugę dieną prieš 26 metus, kuomet išgirdo, kad Vilniaus katedra yra žinoma tikintiesiems. Kitos dienos rytą tūkstančiai tikinčiųjų susirinko į mišes prie katedros durų. Vyskupas Julijonas Stepanavičius, kuriam pavesta Vilniaus vyskupija, tuo metu gyveno tremtyje Žagarėje, už 250 km nuo Vilniaus. Tik po keletą mėnesių vyskupas galėjo įžengti į savo katedrą kartu su tikinčiaisiais. Tą dieną jis kalbėjo. Šiandien švenčiame džiugą Lietuvos bažnyčios šventę, tikinčiųjų sugrįžimą į Vilniaus arkikatedrą. Garbinga istorinė mūsų tautos šventovė, primenančia mums karaliaus Mindaugo, kunigaikščių Vytauto Jogailos laikus. Lietuvos krikščionybės lopšys, mūsų bažnyčių motina šiandien atgaus savo pirmykštę paskirtį
skleisti Dievo garbę ir vesti žmonės tikėjimo, doros ir tiesos keliu į išganimą. Krokuvos ir Vilniaus katedras susiejo 1993 rugsėjo 4 diena. Kai buvęs Krokuvos arkivyskupas Karolis Vojtyla, popiežius Jonas Paulius II, apsilankė Vilniaus katedroje. Prieš tai, 92 metais, jis įsteigė Vilniaus bažnytinę provinciją su sufraganinėm Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijomis. Ir taip davė impulsą po persekinančio komunizmo atsigaunančiai bažnyčiai Lietuvoje. Vilniaus katedra tapo vienu iš atsinaujimo ženklų. Jonas Paulius II antrojo asmenyje matėme jungtį tarp šių dviejų pastatų. Kristaus vikaras žemėje liudijo, kad Kristus įsikūnijęs istorijos tėkmėje pasilieka su mumis. Abi katedros atstovauja vieną realybę, kurios šaltinis yra Kristus, per visus amžius dalyvaujantis visų tautų ir visų žmonių istorijoje, vedantis juos į išganimą. Dabar pakeltas į šventųjų garbę, šventas Jonas Paulius kviečia mus tęsti jo liudijimą, kad šių pastatų istorija, kultūrinė ir meninė vertė būtų instrumentas skleisti Kristaus išganingą malonę ir šių dienų pasaulyje. Linkiu, kad gilindamiesi į abiejų katedrų įtaką mūsų šalių istorijai, žengtume žingsnį padėdami Europai prisiminti jos krikščioniškas ištakas, kurios suformavo tokią didelę dalį istorijos ir kultūros. Švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą gailestingumo jubiliejų, kviečiu taip pat aplankyti šias katedras šiais gailestingumo metais, įžengti pro juose atvertas gailestingumo duris ir šalia mokslinio meno, kuriuos ši konferencija pasisemti gausių viešpaties jubiliejinių gailestingumo metų malonių. Geros konferencijos. O dabar norėčiau pakviesti žodį tarti šios konferencijos bendro organizatoriaus Vavelio karališkosios šalies valstybinių meno rinkinių pirmąjį direktoriaus pavaduotoją, kuris yra vienas labiausiai nusipelniusių žmonių, kad ši konferencija būtų surengta, vienas iš jos inspiratorių. Na, ir mūsų didelis bičiulis valdovų rūmų atkūrimo, vienas iš konsultantų, tai Ježiu Petrius. Prašom, pane direktoriau, zaprašom visą dačią. Ekscelencjo, panie dyrektorze, szanowni państwo, drodzy przyjaciele Zamku Wileńskiego. To wielką radość sprawia mi, że mogę państwa powitać właśnie na Zamku Wileńskim w imieniu dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki. Konferencja, która nas zgromadziła, jest wynikiem wieloletniej współpracy obu naszych instytucji, współpracy owocnej, która przejawiała się w różny sposób, ale przede wszystkim wystawami, jak do tej pory. To jest pierwsza konferencja zorganizowana przez nas wspólnie. Zawsze z wdzięcznością myślimy o współpracy z naszymi kolegami wileńskimi i za to, za życzliwość i za otwarcie bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, pomysł na poświęcenie spotkania naukowego obu katedrom, katedrze krakowskiej, katedrze wileńskiej, narodził się na Wawelu. Odpowiedzialny za to jest pan Krzysztof Czyżewski, który tutaj zaraz wystąpi. Ten pomysł został bardzo życzliwie przyjęty przez pana dyrektora Żelnickasa i kolegów z Muzeum Zamku. I to jest głównym powodem naszego spotkania. Doszliśmy bowiem do wniosku, że 600 lat, ponad 600 lat kontaktów kościelnych, katedralnych, zamkowych między Krakowem i Wilnem, to jest dostateczny czas, żeby podjąć próbę, czy rozpocząć próbę podsumowywania.
podsumowywania na różnych płaszczyznach. Myślę, że tutaj też nam uda się podczas pobytu w Wilnie znaleźć różne wspólne płaszczyzny, typowe dla, czy bardzo charakterystyczne dla obu świątyń, dla Kościoła Krakowskiego i dla Kościoła Łapinieńskiego. Ale to będzie początek wspólnych badań nad przeszłością tych dwóch kościołów, których roli w historii i dla tożsamości narodu polskiego i narodu litewskiego nie sposób przecenić. Życzę Państwu miłego pobytu w Wilnie. On będzie na pewno znakomity i miły, bo to przecież zawsze bywają wspaniale nasi gospodarze. Jeszcze raz, Panie Dyrektorze, na Pana ręce składam serdeczne podziękowania i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnej sesji naukowej, może tym razem już w Krakowie. Dziękuję. Moje powołanie kwieciu, pewnie przychody dekana, profesor redaktora Wydeda Zabrawska. Proszę. Didžioji tema yra didžiosios sistemos, kurios domina Lietuvos ir Lenkijos istorikus jau nuo seno. Užtenka prisiminti, patys pirmieji Vilniaus vyskupai, kapitulos nariai, buvo tie kunigai vienuoliai atvykę iš Lenkijos, tačiau Krokuvoje, 15 amžiuje buvo lietuvių kanauninkų, 16 amžiaus pabaigoje, Krokuvos arkivyskupu tapo Jurgis Radvila. Tokių pavyzdžių yra daug ir tokių pavyzdžių, kurios sieja šitas tematikas. Tą įvairovę, tikiuosi, turės atskleisti, nes tai šiandien priuvėjų konferencija. Tačiau be šito akademinio interesų, kuris yra akivaizdus, žinom, rengdami šitą konferenciją, matydami, kiek daug atėjo pasiūlymų dalyvauti, prašymų priimti šitą konferenciją, akivaizdu, kad tų temų yra labai daug, kuriomis galime būti paraleliai lyginamos šitos katedros. Tačiau be šito akademinio aspekto yra dar viena svarbi priežastis džiaugtis tokiamis konferencijomis, kadangi dar kartą primena, kad istorija, kad ir dabartis vis dėlto Lenkija ir Lietuva, Lenkijos ir Lietuvos visuomenės, aišku, vis tik daug smarkiau sieja nebeskiria, kas yra galbūt mums akivaizdu čia istorikams, akademikams, meno istorikams, tačiau vis dėlto taip žiūrint plačiau visuomeniai, gal dar ir ne visada, tai aišku, reikia naudotis tokiamis konferencijomis, kad pirmi tą patrodo mūsų bendro praeitį. Ir aš profikonsu chciał by pozdravić uczestników wszystkiej konferencji, naszych tych przybyłych z Polski. I życzę takiego udanej konferencji, interesujących wystąpów, wykładów, dyskusji i też dobrego pobytu w Wilnie, chociaż niestety zimnym Wilnem mam wszystko bliżej. Dziękuję bardzo. Mėly konferencijos prelegentai, gerbiami svečiai. Džiaugdamas matydama jūs susirinkusius į šią tikrai iškilę ir labai svarbią vietą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmus, kartu noriu pasidžiaugti ir tuo, kad šios konferencijos, į kurią mes šiandien esame visi sukviesti, vyksta jau tampa tradiciniu renginiu, kurį organizuoja valdovų rūmai bendradarbiaudami tiek su Vilniaus universiteto istorijos fakultetu, tiek su Lietuvos istorijos instituto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos skyriumi. Ir kaip būtų simboliška, mes jau įžengėme į 11-uosius tokio bendradarbiavimo metus, nes prisiminėjom šįryt tą pirmąją tokią didžiulę konferenciją skirtą karalienės Jadvygos paminėjimui, tai 2005 berods metai. Po to buvo Liublino unijos konferencija, didžiulė tarptautinė dinastijos ir ta konferencija, kurioje organizuota Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos istoriniai ryčiai. 2014 metais šią salę sudrebinusi ir Vilnių, manau, visą sudrebinusi Lietuvos Italijos ryčių konferencija, kuri taip pat buvo labai gausi savo ir turininką savo pranešimo ir kultūrinės veiklos aspektu. Pernai visus vietinę į Radvilų konferenciją. Na, o šiandien labai džiaugiuosi, kad tas mūsų bendradarbiavimas įgyjo dar naują ir, sakyčiau, svaresnę kokybę. Nes šiemet pirmą kartą konferencijos objektų tampa ne vien Lietuva ir jos ryšiai su kažkuo,
bet tai yra dviejų valstybių sostinių katedros. Tai yra du objektai, į kuriuos bandysime žvelgti įvairiapusiškų istorijos, kultūros raidos, perimamumo, na ir kitose kontekstuose. Tai naujas žingsnis ir, manau, praplečiantis mūsų visų suvokimą ir parodantis Lietuvos ir Lenkijos bendrą buvimą Europos istorijoje ir jos tėkmėje. Taigi, džiaugdamasi šiuo renginiu, noriu padėkoti valdovų rūmų visam kolektyvui ir direktoriško nuostabų daugelio metų bendradarbiavimą, o kartu linkiu konferencijos prelegentams punktų pranešimų, vaisingų diskusijų, na, o konferencijos svečiams klausytojams ištvermės, nes mūsų visų, tų kūrimų, kurie nestovėsime čia tribūnai ir neskaitysime savo pranešimų, laukia tikrai sunkios trys dienos valdovų rūmose. Tokios mūsos įdomių, vaisingų, turiningų pranešimų tikrai matyti dar nesame turėję. Na ir linkiu visiems kartu mums naujų istorijos atradimų. Ačiū labai. Labai džiaugiuosi, tokia norėjau pasidalinti mintimi, kad per tą palyginus neilgą bažnytinio paveldo veiklos laikotarpį atsiskleidė ir, manau, šitą konferenciją dar tai patvirtins vienas svarbus dalykas, kad sovietinio režimo įdiegta suformuota konfrontacija bažnyčia ir valstybė pradeda dirbti kaip pernykštis sniegas. Ir visokios įtampos, arba galbant dar kitaip paprasčiausiai, na, tas iš tikrųjų toks stereotipinis atskirimas, kuris buvo jaučiamas tiek ir, sakysime, tokioj populiarioj aplinkoj, tiek netgi kartais ir mokslinėje veikloje, tikrai jis visiškai baigė ištirpti. Ir tai, kad Vilniaus katedros istorija, aišku, Vavelio katedra, bet ypatingai Vilniaus katedros istorija šitoje konferencijoje bus nagrinėjama ir pristatoma įvairiais aspektais ir parodant jos iš tikrųjų, tikiuosi, ir tą indėlį į Lietuvos krikščioniškosios tapatybės esmę. Taigi, manau, yra vienas iš tokių laimėjimų mūsų, sakyčiau, skambiai taip, nepriklausomos Lietuvos istorijos laimėjimo. Taigi, šalin stereotipus ir gražios visiems konferencijos. Ačiū. Šanowni Państwo, no, mnie wypada też podziękować za zaproszenie, przede wszystkim za pamięć ze strony pana dyrektora Wedesa Donieckasa, ponieważ pomysł na sesję o dwóch katedrach w Krakowie i Wilnie przyszedł mi do głowy kilkanaście lat temu i to nie ja o nim pamiętam, jakkolwiek miałem nadzieję, że on się, uda się go kiedyś zorganizować, tylko właśnie pan dyrektor Zdrowiska o tym pamiętał. Także to dzięki niemu się tutaj, przede wszystkim dzięki niemu się tutaj spotykamy. Co do dzwonów, to nie dzwony dzwoniły z mojego powodu, tylko raczej zegar wybijał godziny, ponieważ to się przyznam, przez wiele lat dbałem o ten zegar i nakręcałem go po prostu. To tak gwoździ sprostowania i wyjaśnienia. Proszę Państwa, wysoka ranga dwóch tytułowych kościołów katedralnych, krakowskiego i wileńskiego, nie ulega wątpliwości. Stały się one obiektem studiów naukowych już w XIX stuleciu, choć początków zainteresowania nimi ze strony historiografów można się dopatrzeć już w średniowieczu, chociażby w dziełach Jana Długosza. Czy jednoczesne spojrzenie na obie stolice Rzeczpospolitej Obojga Narodów i umiejscowione w nich biskupie świątynie może przynieść nowe, istotne obserwacje i otworzyć nowe perspektywy badawcze? Jestem przekonany, że tak i mam nadzieję, iż potwierdzi to niniejsza konferencja. Studia nad dziejami każdego z kościołów osobna są i będą prowadzone, ale potrzebne wydaje się też wspólne ich rozpoznanie jako lieu de mémoire. Pojęcie miejsc pamięci, ostatnio wykorzystywane coraz szerzej, powinno sprawdzić się również i w tym przypadku. Każda z katedr zajmuje ważne miejsce w świadomości historycznych dwóch narodów, polskiego i litewskiego. Takie dość oczywiste, wręcz banalne stwierdzenie domaga się refleksji i postawienie
szeregu pytań. Najważniejsze z tych pytań dotyczy identyfikacji, bądź nie, ze wspólną historią. Dotyczy stosunku do państwa polsko-litewskiego, później Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wreszcie jej szeroko rozumianego dziedzictwa. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o rozpoznanie nie tylko, na ile ważna była katedra krakowska dla koroniarzy, w cudzysłowie, a wileńska dla obywateli Wielkiego Księstwa, ale i vice versa. Osobną kwestię stanowi okres zaborów i stosunek narodów byłej Rzeczpospolitej do wspólnej przyszłości i jej pomników, takich jak eks-stołeczne katedry. Szczególnie interesujące wydaje się pytanie o utożsamianie się Litwinów i Polaków ze świątynią wileńską w czasie, gdy drogi obu nacji politycznie rozeszły się ze sobą, kulminując ostrymi konfliktami, a także po utworzeniu Republiki Litewskiej ze stolicą w Kownie. Nie tworząc pełnego kwestionariusza szczegółowych zagadnień badawczych, wskazać trzeba na słabo rozpoznaną rolę katedry wileńskiej w okresie przynależności Litwy do ZSRR, kiedy nie pełniła funkcji religijnej, a także odbudowy niepodległego państwa. Jeśli chodzi o katedrę na Wawelu, to jej znaczenie dla tożsamości Polaków w okresie PRL-u nie ulega wątpliwości. Oba kościoły wiążą liczne podobieństwa. Przede wszystkim stołeczność. Aż do upadku państwa polsko-litewskiego, Kraków i Wilno uznawane były za metropolię Królestwa i Wielkiego Księstwa, mimo przeniesienia rezydencji władcy w 1611 roku na stałe do Warszawy. Dalej, status prawno-kościelny, to znaczy przynależność obu diecezji do metropolii gnieźnieńskiej w przypadku Wilna do 1798 roku. Dogodności metropolii zostały podniesione jednocześnie w 1925 roku. Notabene w skarbcu wawelskim znajdują się pamiątki po pierwszym arcybiskupie nominacie wileńskim Janie Cieplanie. Prymat biskupów wileńskich w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego zawsze był oczywisty. Kraków natomiast zajmował pierwsze miejsce wśród stolic biskupich w Królestwie, ale dopiero po Gnieźnie. Podległość arcybiskupowi gnieźnieńskiemu starano się zrównoważyć ugruntowaną już w późnym średniowieczu tradycją o pierwotnie metropolitalnym statusie krakowskiego kościoła przez zaniedbanie jego zwierzchników w utraconym XI wieku. Potwierdzeniem takiego przekonania był nadany biskupom krakowskim przywilej używania racjonalu, czyli honorowej odznaki pełniącej rolę namiastki arcybiskupiego pariusza. Trzeba przypomnieć, że obie kapituły używały bardzo podobnych herbów z głową trzy korony. Kapituła wileńska zwykle pilnie obserwowała działania swojej krakowskiej odpowiedniczki, starając się o zdobycie tych przywilejów, które tamta już posiadała. Przede wszystkim przywilej kapy rzymskiej i dystynktorium. Jednocześnie trzeba przypomnieć, że Litwini bardzo ostro przestrzegali prawa, aby stolec wileński obejmowali wyłącznie obywatele Wielkiego Księstwa, czego przykładem skuteczny opór dany Bernardowi Maciejowskiemu. Po drugiej stronie takich ograniczeń nie stosowano, dzięki czemu kardynał Jerzy Radziwiłł mógł bez problemów przejść z biskupstwa wileńskiego na krakowskie. Specyfiką stołecznych katedr było ich położenie w obrębie rezydencji władcy, stąd powszechnie nazywano je zamkowymi. W okresie pobytu króla w danym miejscu pełniły one funkcję kościołów dworskich. Aby władca mógł swobodnie udawać się na liturgię i modlitwę, wzniesiono kryte ganki prowadzące na empory. W Wilnie do kaplicy świętego Kazimierza, tutaj widać tylko fragmenty relikty, prawda, tego przejścia, na Wawelu do kaplicy mariackiej i do chóru. Wyrazem patronatu władców nad omawianymi świątyniami były fundacje kaplic królewskich. Pod tym względem
względem katedra krakowska nie ma sobie równych, bowiem wokół jej murów wznosi się sześć kaplic tego rodzaju: Świętej Trójcy, Świętokrzyska, Jana Olbrachta, Zygmuntowska, Batorego i Wazów. Kaplica, która Zygmunta I stała się bez wątpienia punktem odniesienia dla jego następców podejmujących się podobnych inwestycji. Zygmunt III deklarował zamiar wzniesienia na Pawełu własnego mauzoleum, ale zamiast tego rozpoczął budowę kaplicy świętego Kazimierza w Wilnie. Oprócz aspektu religijnego ważny był w tym przypadku także wymiar polityczno-dynastyczny, podkreślenie kontynuacji przez Wazów całej tradycji jagiellońskiej. Podobny wydźwięk miała także wawelska kaplica wzniesiona przez Jana Kazimierza. Wielobarwny, bogaty wystrój z marmuru i alabastru jest wyraźną próbą dorównania doskonałemu wnętrzu kaplicy wileńskiej. Elitarny charakter zapewniały obu katedrom uroczystości państwowe najwyższej rangi, koronacje królewskie oraz inauguracje wielkoksiążęce. Tym pierwszym, odbywającym się od roku 1320 w Krakowie, badacze zawsze poświęcali wiele uwagi. Wydaje się natomiast, że wciąż zbyt mało wiemy o ceremoniach podniesienia na tron gospodarski w Wilnie. Oba kościoły pełniły również funkcję nekropolii królewsko-wielkoksiążęcej. W społeczeństwie polskim doskonale znana jest katedra krakowska jako miejsce spoczynku królów. Znacznie mniej rozpowszechniona jest wiedza na temat wileńskich pochówków Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Przy okazji warto przypomnieć, że w wileńskim, istniejącym już Soborze Boga Rodzicy spoczęło ciało Heleny, prawosławnej małżonki króla Aleksandra. Przy jej grobie umieszczono ikonę Matki Boskiej, jak głosi tradycja czczonej przez Helenę i podczas jej pobytów w Krakowie, otoczonej modlitwą przez kaplicy, w prywatnej kaplicy na Wawelu. Obie katedry zawdzięczają swoją szczególną pozycję w religijności Polaków i Litwinów dwóm świętym: Stanisławowi i Kazimierzowi, których relikwiami szczycą się od wieków. Wokół tych postaci krystalizowała się świadomość narodowa obu nacji. W Wilnie postać krakowskiego biskupa znalazła miejsce w samym centrum świątyni, w monumentalnej nastawie ołtarza głównego. Obraz Franciszka Smugajewicza przedstawiający męczeństwo Stanisława należy bez wątpienia do najbardziej znaczących i interesujących realizacji tego tematu w sztuce okresu oświecenia. Mało znany, szczególnie w Polsce, pozostaje fakt ideowego nawiązania w ołtarzu wileńskim do miejsca Stanisławowej śmierci, znajdującego odbicie w jego nazwie na skałce. Wiadomo, że także w poprzednim barokowym ołtarzu znajdowała się nisza, w której ustawiono figurę świętego Stanisława wskrzeszającego Piotrowina. Katedra wileńska przechowuje też świetne artystycznie relikwia szeregi krakowskiego biskupa, z relikwiami przesłanymi z Krakowa oczywiście. Kilka lat temu, przy okazji wystawy skarbca katedralnego, po wiekach zeszły się w katedrze krakowskiej dwie partykuły rąk świętego patrona obu świątyń biskupich. Nie można przecież zapominać, że Władysław Jagiełło nie przypadkiem nadał nowemu kościołowi biskupiemu w Wilnie tytuł świętych Stanisława i Władysława. Para świętych, których uważano za patronów całej Rzeczpospolitej, Stanisław i Kazimierz, została wyeksponowana zarówno na fasadzie katedry, oczywiście odtworzenia, jak i na klasycystycznym tabernakulum. Właściwie nieznany pozostaje fakt, że przy okazji realizacji w latach 1669-1671 z obecnej srebrnej trumny świętego Stanisława kapituła krakowska zleciła złotnikowi Jodłowskiemu wykonanie srebrnej statuetki świętego Kazimierza. Ona się niestety nie zachowała. Święty Królewicz znalazł się wśród głównych patronów państwa i dynastii na baldachinie
nakrywającym ołtarz krakowskiego męczennika. Kiedy w połowie wieku XVIII przygotowywano się do przypadającej na rok 1253 rocznicy kanonizacji Stanisława, postawiono w nawie głównej cztery ołtarze poświęconej opiekunom ojczyzny, a w jednym z nich umieszczono obraz świętego Kazimierza, autorstwa Tadeusza Kuncego. Zupełnie niezauważona była dotąd obecność świętego Kazimierza jako patrona ostatniego wazy na tronie Polski wśród apostołów otaczających grób unoszonej do nieba Marii na obrazie w ołtarzu kaplicy Wazów. Trzeba podkreślić, że Jagiellonowie, a potem Wazowie, przywiązywali wielką wagę do kultu głównych patronów Królestwa, Wojciecha, Stanisława i Kazimierza. Każdy z tych świętych otrzymał z fundacji Zygmunta III okazały srebrny relikwiarz w kształcie trumny. Wszystkie niestety uległy rabunkowi gnieźnieński, krakowski, szwedzkiemu, wideński, rosyjskiemu. To jest właśnie rysunek przedstawiający niezachowany relikwiarz krakowski. W obu katedrach silnie obecna jest tradycja jagiellońska. Bierze ona swój początek w wydarzeniu przekraczającym miarę liturgię religijną. Oczywiście chodzi o ceremonię sakramentu chrztu Jogaiły i jego braci Wigunta, Korygieły i Świdrygieły, która odbyła się w katedrze krakowskiej 14 lutego 1386 roku. Przy grobie Władysława Jagiełły aż do połowy XVIII wieku znajdował się włączony na stałe ołtarze świętego Krzysztofa obraz ukazujący najważniejsze dzieła króla oraz jego pierwszej małżonki z rodu Andegaweniów. Znany go dzisiaj z XVII-wiecznego drzeworytu. Ukazano na nim monarchę ze świętym Stanisławem oraz Jadwigę ze świętym Władysławem. Zaprezentowany został akt chrztu oraz Litwini klęczący przy chcielnicy. Król trzyma w ręce złamane chorągwie krzyżackie, zdobyte 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem. Co ciekawe, podobne treści zawiera niedawno opublikowany, niezwykle interesujący rysunek Matthäusa Gundelata z początku wieku XVII, tu będzie tematem jednego z odczytów, referatów. Przedstawione są w tym rysunku krzest, zaślubiny i koronacja Władysława Jagiełły w katedrze krakowskiej, a także bitwa pod Grunwaldem. A propos triumfu nad krzyżakami. Trzeba przypomnieć, że dał on początek wielowiekowemu zwyczajowi wierzania przy grobie świętego Stanisława, chorągwie pokonanych wrogów. W tym miejscu umieścił swoje wotum także Jerzy Radziwiłł, zwany Amor Polonie, na intencję odzyskania utraconego Smoleńska. Także katedra wileńska była uważana za miejsce szczególnie predestynowane do składania trofeów i odbywania uroczystości dziękczynnych, jak po zwycięstwie pod Orszą w 1514 roku. Powodzenie pod Grunwaldem wiązano ze stawiennictwem krakowskiego męczennika, dlatego scena bitwy z krzyżakami została umieszczona na jego srebrnej trumnie. Z kolei świętemu Kazimierzowi przypisywano zwycięstwo pod Połockiem. Warto przy tej okazji zauważyć, że tradycja grunwaldzkiej wiktorii nie tylko łączyła, ale i dzieliła Polaków oraz Litwinów. Świadectwem różnic w interpretacji tego wydarzenia była 500. rocznica obchodzona w 1910 roku, kiedy część organizacji narodowych litewskich wezwała do bojkotu uroczystości w Krakowie. Dr. Marek Kowalski, Biskopus Uniwersytetu Lęki, Arcytek Pranešimą Kartos Praže, Vilniaus Kartos Praže, Vilniaus Vyskupystė susikūrimas 1335 metais. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia będzie powstanie Biskupstwa Gdańskiego w 1391 roku. Biskupstwo Gdańskie zostało utworzone pod koniec XIV wieku. W okresie powszechnego posługiwania się dokumentami to ze względu na ubóstwo źródeł początki diecezji wileńskiej nie są całkiem jasne. Zgodnie z prawem kanonicznym decydujący głos w tworzeniu nowej diecezji miało papiestwo,
ale rejestry kancelaryjne z pontyfikatu Urbana VI nie zachowały się. W szczególności nie wiadomo, kiedy dokładnie utworzono pierwsze litewskie biskupstwo, gdyż nie znamy dokumentu erekcyjnego. Jak zaraz pokażę, to co w historiografii uznawane jest za dokument erekcyjny, a więc biskupa poznańskiego Dobrogosta z Nowego Dworu, z pewnością takim dokumentem nie jest. W literaturze historycznej spotyka się trzy daty założenia biskupstwa wileńskiego, i objęcia katedry przez biskupa Andrzeja Jastrzębca. Data 1386 roku i 1387 roku, podana w annale z Jana Długosza, są w sposób oczywisty błędne. W historiografii, włącznie z najnowszą książką profesorów Rowera i Damanasa, powszechnie przyjmuje się drugą połowę 1388 roku. Dotychczasowe ustalenia historiografii opierają się na kilku źródłach. Według nich proces tworzenia biskupstwa wileńskiego przebiegał następująco. Z polecenia pary królewskiej z poselstwem do stolicy apostolskiej udał się Dobrogost z Nowego Dworu, biskup poznański i kolektor papieski w Polsce. To on przedstawił papieżowi prośbę o utworzenie w Wilnie biskupstwa i o mianowanie Andrzeja Herbu Jastrzębiec na pierwszego ordynariusza, a także przekazał obietnicę króla, że w razie spełnienia prośby władca ofiaruje nowemu biskupstwu znaczne uposażenie. Papież Urban VI wyraził zgodę i dnia 12 marca 1388 roku wystawił bullę skierowaną do Dobrogosta. Polecił w niej biskupowi poznańskiemu, by zapoznał się on na miejscu z okolicznościami fundacji, a zwłaszcza by ocenił, czy uposażenie jest wystarczające, a po pozytywnej ocenie, by mocą władzy apostolskiej erygował w Wilnie biskupstwo oraz mianował biskupem Andrzeja aktualnego biskupa Seletu w Mołdawii. Bulla z marca 1388 roku, choć zawierała w sobie warunkową zgodę papieską, nie była więc dokumentem erekcyjnym, lecz typową komisją, czyli przekazaniem uprawnień wyznaczonej osobie. Opisany tryb postępowania, a więc przedstawienie prośby w stolicy apostolskiej, uzyskanie zgody papieża i wystawienie bulli z komisją, był typową procedurą. Jej dopełnieniem musiało być w tym przypadku odpowiednie działania Dobrogosta z Nowego Dworu, zakończone wystawieniem dokumentu erekcyjnego. Za taki dokument, będący realizacją papieskich zaleceń, historiografia uważa niedatowane pismo Dobrogosta, przechowywane niegdyś w archiwum katedry wileńskiej. Akt ten pozbawiony jest daty, ale wydawcy kodeksu dyplomatycznego katedry wileńskiej uznali, iż bardzo łatwo jest określić czas jego powstania. Ze spisu wydatków kolektora Dobrogosta wiadomo bowiem, że wrócił on z Puli do Polski w czerwcu 1388 roku i po pewnym czasie udał się do króla na Litwę. Uznano więc, że kanoniczne utworzenie biskupstwa wileńskiego nastąpiło w drugiej połowie 1388 roku. Nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że pisma Dobrogosta absolutnie nie można uznać za dokument erekcyjny. Pismo to nie tylko nie posiada daty, koniecznej przecież w dokumencie, ale w ogóle ma dziwaczną formę. Składa się bowiem z dwóch wyraźnie odrębnych części. Pierwsza z nich wygląda jak typowy dokument. Biskup Dobrogost, zwracając się do wszystkich wiernych, przytacza najpierw pełny tekst papieskiej bulli. Następnie, działając już autorytety apostolika, podnosi wileński kościół Najświętszej Trójcy, Panny Marii, Świętego Stanisława i Świętego Władysława do rangi katedry. Potem ustanawia kapitułę katedralną, po czym dokonuje translacji biskupa Andrzeja Jastrzębca z Seletu do Wilna. W tym miejscu następuje niezwykła zmiana, gdyż nagle w połowie zdania, to Państwo mogą zobaczyć tutaj na ekranie, jest wypuszczonym drukiem pokazane, wystawca dokumentu zaczyna zwracać się wprost do Andrzeja Jastrzębca, a całość kończy się błogosławieństwem. To właśnie przedstawiający daty na tablicy. Rzekomy dokument pozbawiony jest zupełnie właściwych formuł eschatokołu, daty i miejsca wydania, listy świadków, formuły kolaboracyjnej. Tekst rzekomego dokumentu erekcyjnego zachował się w licznych kopiach, a oryginał znajdował się w archiwum katedralnym jeszcze w 1830 roku. Według dawnych inwentarzy spisany był na pergaminie, opatrzony pieczęcią
i nie posiadał daty. Nie ma wzmianki o żadnych uszkodzeniach, które mogły być powodem tego braku. Wobec zaginięcia oryginału nie da się stwierdzić, jaka pieczęć była przy nim przywieszona, ale z podanych wyżej powodów nie mogła to być pieczęć biskupa Dobrogosta. Tak naprawdę nie wiadomo, czym był oryginał. Przypuszczam, że pierwsza część mogła być wstępnie przygotowanym dokumentem potwierdzającym wypełnienie papieskich postanowień, który w odpowiednim momencie należało uzupełnić o listę świadków, datę, korporację. A czego nie uczyniono? Druga część mogła być pierwotnie jakimś listem Dobrogosta do Andrzeja Jastrzębca, a obie części mogły zdać się w jedno podczas kopiowania. Z braku innych dokumentów pismo Dobrogosta, a zwłaszcza transumowana w nim bulla Urbana VI z marca 1388 roku, było traktowane przez kapitułę katedralną jako akt fundacyjny biskupstwa i samej kapituły. Być może z tego powodu do pergaminu, czymkolwiek by on nie był, przywieźli swoją pieczęć któryś z późniejszych biskupów wileńskich lub tamtejsza kapituła. Dość niedawno trafiłem jednak na dokument, który przeczy tezie o kanonicznym erygowaniu biskupstwa wileńskiego w drugiej połowie 1388 roku. Jest to nieznana wcześniej bulla papieża Bonifacego IX, którą znalazłem w archiwum watykańskim w rejestrach kancelarii papieskiej z serii Registra Lateranensia. Kopia tej bulli znajdowała się pierwotnie w tomie 5 Registrów Lateranenskich, ale karta z początkiem dokumentu została wyrwana i potem wklejona do tomu nr 2463, stanowiącego zlepek pojedynczych kart i fascykułów z różnych ksiąg. Historycy prowadzący kwereny w archiwum watykańskim odnaleźli tylko ową pierwszą kartę, na której znajdowało się pierwszych 8 wierszy tekstu, a pozostała część bulli, czyli 85% tekstu, nie została zauważona. Na planszy mogą Państwo zobaczyć fotografię właśnie tego dokumentu. Bulla adresowana jest do Andrzeja biskupa Seregu, czyli do Andrzeja Herbu Jastrzębiec, pierwszego biskupa mołdawskiego od roku 1371, a później pierwszego biskupa wileńskiego. Odnosi się ona do łaski przyznanej mu w roku 1386 przez poprzedniego papieża Urbana VI. Niegdyś bowiem Andrzej otrzymał od Urbana VI bullę z dyspensą na kumulowanie z biskupstwem sereckim kościoła parafialnego w Płodanie i jeszcze jednego dodatkowego beneficjum. Zgoda na kumulowanie biskupstwa i beneficjów niższych była często stosowanym sposobem na zapewnianie ubogim ordynariuszom dodatkowych dochodów. Wkrótce Andrzej zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o korektę błędu, jaki znalazł się w papieskim dokumencie, gdyż, jak podał w suplice, w bulli z dyspensą omyłkowo wpisano kościół w Płodawie zamiast prepozytury w Kaliszu. Suplika Andrzeja została pozytywnie rozpatrzona dnia 20 lutego 1386 roku, ale Andrzej nie zadbał o wystawienie bulli. Być może powodem była właśnie nadzieja na rychłe objęcie katedry wileńskiej. Po ponad 3,5 roku Urban VI zmarł i bullę wystawiono dopiero za pontyfikatu Bonifacego IX, gdy nowy papież potwierdził decyzję swojego poprzednika. Przy okazji w dokumencie papieskim podano niewątpliwie na podstawie subliki, że dobra biskupstwa mołdawskiego zostały spustoszone przez niewiernych Litwinów i że biskup Andrzej nawrócił ilości jakiegoś księcia i 300 osób. W omawianej bulli, zgodnie z zasadami, użyto formularza typu rationi congruit. To też widać początkowe słowa w drugim wierszu. Stosowanego wtedy, gdy jeden papież pozytywnie rozpatrzył suplikę, ale odpowiadającą jej bullę wystawił dopiero następca. Bulle typu rationi congruit zawsze nosiły datę pierwszego dnia pontyfikatu, bez względu na to, kiedy rzeczywiście je wyekspedowano. W naszym przypadku bulla nosi więc datę 9 listopada 1389 roku, ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności możemy w przybliżeniu ustalić rzeczywisty czas jej wystawienia. Choć większość dokumentów wpisanych na sąsiednich kartach to bulle typu rationi congruit, to bulla, która bezpośrednio poprzedza dokument dla Andrzeja Jastrzębca, ma datę 30 maja 1390 roku, a następna po niej ma datę 20 października 1390 roku. Oczywiście kopie obu dokumentów zostały wpisane do księgi dopiero po pewnym czasie, zapewne kilka tygodni po swojej oficjalnej dacie.
Tak więc omawiana bulla wyekspediowana została najpewniej w drugiej połowie 1390 roku. Najbardziej interesująca jest tytulatura Andrzeja Jastrzębca, niezgodna z dotychczasowymi poglądami historiografii, gdyż występuje on jako biskup Serety, episkopus Ceretensis, choć już od 2 lat powinien być biskupem wileńskim. Autentyczność dokumentu nie może budzić wątpliwości, wykluczona jest też pomyłka pisarza papieskiego. Zgodnie z procedurą bulla była ekspediowana na życzenie samego zainteresowanego, więc w drugiej połowie 1390 roku Andrzej Jastrzębiec świadomie postarał się o papieski dokument, będąc odpowiedzią na jego suplikę sprzed ponad 4 lat. Gdyby w 1390 roku Andrzej był już biskupem wileńskim, to bulla byłaby nieważna i po prostu pozbawiona sensu, bo papieska dyspensa dla biskupa Seretu byłaby nieaktualna po opuszczeniu przez niego mołdawskiej katedry. Wykluczone jest też, aby Andrzej mógł przez pewien czas zatrzymywać biskupstwo w Serecie razem z Wileńskim. Musiałaby o tym wspominać jego tytulatura, a poza tym nie wolno było kumulować 2 biskupstw i taki przypadek nie zdarzył się ani razu w średniowiecznej Polsce. Należy więc uznać, że w drugiej połowie 1390 roku Andrzej Jastrzębiec był ciągle jeszcze biskupem mołdawskim. Oznacza to, że nie istniało wtedy także biskupstwo w Wilnie. W 1572 roku, gegužės 10 dieną, ketvirtadienį, Vilniaus pavieto stalininkas ir Seimo atstovas Kristupas kunigaikštis Giedraitis, pasirengdamas savo pavieto instrukciją, pirmasis abiejų tautų respublikos konvokacinio Seimo trečiojo sesijos formulavo prašymą, cituoju, jog šiame Seime priimto įstatymo gale Vilniaus vyskupija būtų permainyta į arkivyskupiją. Dauguma Seimo narių tuo metu šį klausimą tiesiog nekreipė dėmesio, nes užsienio intervencijos ir vidaus pilietinio karo sąlygomis susirinkęs, bei ką tik pradėjo savo darbą, Seimas, aišku, turėjo kitų svarbesnių, skubesnių uždavinių ir darbų. Tačiau, kaip parodė viso 1763-64 metų Respublikos tarpuvaldžio istorija, Vilniaus arkivyskupijos problema tapo vienu įdomiausių Lietuvos aktyviausiai keltų klausimų, sukėlusių, galima sakyti, tuo metu vieną gyviausių konfliktų tarp Lenkijos ir Lietuvos atstovų. Viduriniais amžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais greta politinių struktūrų valstybės funkcionavimui, statusui, santykiui su kaimyniniais kraštais didelę reikšmę turėjo katalikų bažnyčios administracinė sistema, jos hierarchinė struktūra ir pavaldumas. Kiekviena nauja krikščioniška valstybė stengiasi turėti savo nepriklausomą bažnytinę organizaciją, pavaldžią tiesiogiai šventajam sostui ir galinčią sustiprinti politinį savarankiškumą. Šiame kontekste labai iškalbingi yra vidurio Europos karalysčių, Vengrijos, Lenkijos, Čekijos siekiai turėti savarankišką bažnytinę organizaciją. Ir Lietuvos valdovai, bei keli ir bei kiti Lietuvos politinio elito atstovai, nuo karaliaus Mindaugo ir didžiojo kunigaikščio Vytauto, laikų suprato bažnyčios organizacijos reikšmę valstybės ir jų pačių statusui, santykiams su kaimynais, dėl to dėjo pastangų tokios savarankiškos bažnytinės organizacijos sukūrimui. Tačiau šios pastangos jai ir davė, tai tik labai trumpalaikių rezultatų. Todėl reikia pritarti Lenkų profesorius Marceli Kosman išvadai, kad Lietuvos krikšto iniciatoriai Lenkijos karalystėje 14-15 amžiaus sandūroje nepavyko inkorporuoti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politiškai, tačiau pavyko pajungti bažnytinės organizacijos prasme. Vilniaus, Žemaičių, tai yra Medininkų ir kitos Lietuvos teritorijoje tuo metu buvusios ar vėliau atsiradusios katalikų vyskupijos tapo integralia, dažniausiai Gniezno, kartais Lvovo provincijų dalimi. Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir jos politinis elitas siekdamas valstybinio savarankiškumo išsaugojimo ir paritetinių santykių su Lenkijos karalyste tiek personalinės arba dinastinės, tiek vėliau ir realios unijos sąlygomis, ne kartą ir vėliais būdais stengėsi, bandė sukurti savarankišką Lietuvos katalikų bažnyčios provinciją. Jos centras su arkivyskupo metropolito sostu, aišku, natūraliai turėjo atsirasti valstybės seniausios, svarbiausios
pirmosios vyskupijos esančios sostinėje Vilniaus katedroje. Šioje šventovėje, kaip jau buvo minėta, vyko svarbiausios valstybinės ceremonijos ir valdovai pakelimi, Lietuvos didieji kunigaikščiai, vedybos ir karinių pergalių, kitos oficialios šventės, buvo laidojami valdovai, jų šeimos nariai, žymus didikų gyvūnų atstovai. Vilniaus vyskupai, kaip pirmieji dvasiniai Lietuvos senatoriai ir įtakingiausi valstybės pareigūnai, kartais netgi buvo dviprasmiškai, tarsi pusiau politinė, pusiau bažnytinės administracijos prasme tituluojami primais. Vilniaus ordinarui prie katedros didžiojo altoriaus dažnai asistuodavo net iki 10 kitų infolomis pasipuošusių aukštų dvasininkų, vyskupų ir kitų dvasininkų, buvusių Vilniaus katedros kapitulos nariais. Tačiau nepaisant akivaizdaus Vilniaus vyskupo sosto bažnytinio ir politinio išskirtinumo, ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėme regione, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir abiejų tautų respublikos laikais, o juo labiau Rusijos imperijos laikais, Vilniaus vyskupo sosto pakelimo ir vyskupijos rangą planų įgyvendinti nepavyko. Atkreiptinas dėmesys, kad panašus likimas ištiko ir faktiškai iškiliausia įtakingiausia Lenkijos katalikų vyskupo sostą, tai yra Krokuvos sostą. Kaip ir Krokuvos atveju, kaip buvo minėta, taip ir Vilniaus atveju savarankiška bažnytinė provincija įkurta Lietuvos teritorijoje dvi provincijos, turint galvoje tuometinius politinius Lietuvos Lenkijos santykius, tik 20 amžiaus pradžioje, jos egzistuoja iki šiandien. Bene aiškiausiai artikuliuotas ir argumentuotas, bei matyt pats realiausias bandymas pakelti Vilniaus vyskupo sostą ir vyskupo rangą ir sukurti savarankišką bažnytinę provinciją Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais buvo būtent 1764 metais. Vilniaus arkivyskupijos metropolijos sukūrimo plano iniciatorius nebejotinai buvo tuometinis Vilniaus vyskupas kunigaikštis Ignotas Jokūbas Masalskis. Vos prieš 2 metus tapęs Vilniaus ganytoju, jaunas ir energingas vyskupas, pasinaudodamas jam, jo šeimai, gana palankiai, bent jau konvokacijoje, tarpų valdžio pradžioje pasiklošiusią politinę situaciją, taip siekė realizuoti, čia pabrėžčiau, ne tik savo asmeninės, bet ir bažnytinės organizacijos švietėjišką reformą bei Lietuvos savarankiškumo aspiracijas. Nors, kaip minėta, abiejų tautų respublikos paskutinis tarpuvaldis vyko Rusijos ir Prūsijos karinės intervencijos bei respublikos pilietinio karo sąlygomis, kunigaikščiai Masalskiai veiksmingai parėmė kunigaikščių čartoriskių familiją, galėjo tikėtis ne tik Lietuvos, bet ir visos respublikos politinės tautos paramos savo planams. Tos dalies, kuris susirinko Seime ir kuri beveik išimtinai palaikė familiją. Jola, kad ir čartoriskiai, kaip žinia, turėjo savo planų, kaip pertvarkyti respublikos bažnytinę organizaciją, pavyzdžiui, į tris dalis, į tris vyskupijas, suskaidant Krokuvos dieceziją. Vyskupas Masalskis jau pasibaigus konvokaciniam seimui bei pirmojų žingsnių nepavykus realizuoti Vilniaus arkivyskupijos plano, paramos dėl Vilniaus vyskupijos pakėlimo ir arkivyskupijos rango kreipėsi net į Rusijos imperatorę Jekateriną II. Kad Vilniaus vyskupijos pakėlimo ir arkivyskupijos ir metropolijos rangą klausimas buvo vyskupo Masalskio iniciatyva, aiškiai paliudė jo mokytojo ir tuometinio kolegos žemaičių vyskupo Jono Dominyko Lobacinsko informacija. Žemaičių vyskupo korespondencija patvirtina, kad būtent Vilniaus ganytojas, kaip senatorius, išsiuntė Lietuvos pavietų lyderiams aplinkrašius prieš susirengant pavietų seimeliams, kurie turėjo išrinkti konvokacinio seimo atstovus. Vienas iš straipsnių kaip tik siūlė į Lietuvos pavietų seimelių instrukcijas įtraukti klausimą dėl Vilniaus arkivyskupijos. Geneza wyniesienia katedry wileńskiej i krakowskiej do godności metropolitalnej w 1925 roku. Zarówno Wilno, jak i Kraków były projektowane jako siedziby metropolii kościelnych jeszcze w średniowieczu. Ostatecznie jednak projekty te ziściły się dopiero w roku 1925. Projekt krakowski. Rok 1918 to data przywrócenia niepodległości Polski i Litwy. Polska i Litwa przystąpiły do organizacji swoich państw, budowania instytucji, określania granic. Ten ostatni, trudny proces trwał aż do decyzji Konfederacji Ambasadorów 15 marca 1923 roku.
Równocześnie był to niezwykle ważny moment dziejowy dla Kościoła. W Gnieźnie w dniach 26 do 30 sierpnia 1919 roku odbyła się konferencja Episkopatu Polski pod przewodnictwem prymasa Edmunda Darbora. Konferencja poleciła biskupowi Podlaskiemu i sekretarzowi Episkopatu Henrykowi Przeździeckiemu przygotowanie projektu reorganizacji Kościoła w Polsce. 19 kwietnia 1920 roku biskup Przeździecki rozesłał ankietę z trzema kwestiami. Pierwsza. Jakie korektury należałoby przeprowadzić w granicach istniejących diecezji i metropolii? Druga. Jakie należy utworzyć metropolie i diecezje? Trzecia. Czy nie należałoby przenieść niektórych stolic biskupich ze względu na ich niedogodne położenie? Ankietę otrzymali wszyscy biskupi. Otrzymali je więc także biskup krakowski i wileński. Biskup krakowski Adam Stefan Sapieha odpowiedział 30 maja 1920 roku. Napisał, cytat, tworzenia nowych prowincji kościelnych nie widzę potrzeby, tylko pewne przegrupowanie diecezji w nim jest konieczne. Koniec cytatu. Jego zdaniem należy poprzestać na trzech stolicach metropolitalnych z siedzibą w Gnieźnie, Lwowie i Warszawie. Metropolia gnieźnieńska powinna obejmować zachodnią część państwa. W niej widział miejsce dla diecezji krakowskiej. Metropolia warszawska miała objąć centrum i północ Polski. Tu w koncepcji Sapiehy znalazła się diecezja wileńska. Natomiast metropolia lwowska miała zająć miejsce na terenach położonych za Wisłą i za Bugiem. Najważniejsze było jednak stanowisko biskupa wileńskiego. Był nim błogosławiony Jerzy Matulewicz Matulewicz. Jego nominacja nosi datę 23 października 1918 roku, a więc pochodzi jeszcze z okresu wojny. Dokonała się jako kompromis między Litewską Radą Narodową, biskupami polskimi i niemieckimi władzami okupacyjnymi. Sakrę biskupią przyjął w Kownie 1 grudnia, a 8 grudnia 1918 roku, a więc 4 tygodnie po zakończeniu I wojny światowej, odbył ingres do katedry wileńskiej. Był Litwinem, ale był także związany z Polską. Wilno natomiast stawało się miejscem coraz gorętszych sporów narodowych między Litwinami i Polakami. 25 maja 1920 roku biskup Jerzy Matulewicz w liście do biskupa Przeździeckiego w sprawie ankiety napisał, znowu cytat, gdy losy polityczne naszego kraju nie są jeszcze zdecydowane, nie może być mowy o podziale diecezji wileńskiej, chociaż zasadniczo podział ten z ustaleniem się granic politycznych dla celów religijnych i pastoralnych może być konieczny. Koniec cytatu. W swojej wypowiedzi nie odniósł się do kwestii powołania nowych metropolii. W oparciu o nadesłane ankiety biskup Henryk Przeździecki i Romuald Jałbrzychowski przygotowali projekt granic diecezji i metropolii w Rzeczpospolitej, który stał się przedmiotem obrad konferencji biskupów w kwietniu 1922 roku. Wtedy to biskupi ponownie zostali wezwani do wypowiedzenia się na piśmie w tej sprawie. W liście z 4 maja 1922 roku biskup Matulewicz pisał do biskupa Przeździeckiego, cytat. Odbyłem naradę z kapitułą nad projektem podziału diecezji wileńskiej. Byli zdania, że tej sprawy nie można omawiać w obecnej chwili. Jeszcze granice nasze nie ustalone od strony Litwy, a granice województw wileńskiego, bracławskiego i nowogródzkiego mają ulec zmianie. Koniec cytatu. Przypomnijmy, że 2 miesiące wcześniej doszło do formalnej inkorporacji Wileńszczyzny do Polski. Opowiadając się za przyszłym podziałem ogromnej diecezji wileńskiej, ani biskup Matulewicz, ani kapituła wileńska ponownie nie podjęli tematu otworzenia metropolii w Wilnie.
Na konferencji episkopatu w Gnieźnie 18 września 1922 roku podtrzymano projekt krakowski. Cytat. Podział na trzy metropolie i jedną diecezis exempta jest słuszny, mianowicie podporządkowuje równą liczbę biskupstw na każdą metropolię. Koniec cytatu. Rzeczywiście każdej metropolii podporządkowano 7 lub 8 diecezji. Dalsze prace nie brały pod uwagę ani powołania metropolii wileńskiej, ani krakowskiej. Do projektu utworzenia metropolii krakowskiej i wileńskiej powrócono na wiosnę 1924 roku. Na spotkaniu biskupów w Warszawie 20-21 marca 1924 roku metropolita mochylewski Edward Rob powrócił do tematu metropolii wileńskiej. W liście do biskupa Przezdzieckiego napisał, cytat, Wilno jest ośrodkiem historycznym, którego ignorować nie należy. Koniec cytatu. Był to jednak wciąż głos odosobniony. Przeciwny był biskup wileński Matulewicz. Także kapituła wileńska podtrzymała swoje stanowisko, wypowiadając się przeciwko tworzeniu nowej prowincji kościelnej w Wilnie. Znowu cytat. Diecezje kresowe są za szczupłe, aby z Wilna, Pińska lub Nowogródka i Łódzka stworzyć osobną, poważną metropolię. Koniec cytatu. Nieco wcześniej, bo 20 lutego 1924 roku, z inicjatywy biskupów metropolii lwowskiej wznowiono projekt założenia nowej metropolii kościelnej w Krakowie. Przedłożony został podczas konferencji plenarnej Episkopatu Polski w Częstochowie 2-3 września 1924 roku. Na 26 uczestników konferencji, 25 opowiedziało się za powołaniem metropolii kościelnej w Krakowie. Do projektowanej metropolii obok diecezji krakowskiej miały wejść diecezja tarnowska, kielecka i tworzone właśnie wtedy katowicka i częstochowska. Książę biskup krakowski Adam Sapieha pogodził się z tym, że wobec utworzenia nowych diecezji w Krakowie i Katowicach powołanie krakowskiej prowincji kościelnej staje się niezbędne. Od tej pory sprawa metropolii wileńskiej i krakowskiej, ale zwłaszcza wileńskiej, coraz wyraźniej staje się przedmiotem polityki państwa i polityki kościelnej. Toczyły się właśnie prace nad konkordatem, a równocześnie rząd okazywał niezadowolenie z kierunku, który w Wilnie przyjął biskup Matulewicz, który nieprzerwanie był krytykowany przez silne endeckie środowisko dziennika wileńskiego. I to właśnie wtedy strona rządowa wystąpiła do Rzymu z projektem utworzenia metropolii wileńskiej. Utworzenie metropolii zmieniało status prawny diecezji. Wynosząc Wilno do rangi metropolii, rząd mógł doprowadzić do zmiany biskupa Matulewicza i taki kierunek podjął. Swój stosunek do wydarzeń biskup Matulewicz zawarł w dzienniku duchowym i w listach do nuncjusza Achille Tarkiego. Projekt rządu włączono do prac nad konkordatem, a w końcu do konkordatu zawartego 10 lutego 1925 roku. Gdy oczekiwano na bullę papieską, biskup Matulewicz podjął decyzję o rezygnacji z urzędu. Papież Pius XI 14 lipca 1925 roku przyjął jego rezygnację, zamianował go arcybiskupem tytularnym i wikariuszem apostolskim na Litwie. Kapituła wileńska wybrała wikariusza kapitulnego. Konkordat. Formalnej erekcji nowych metropolii dokonał papież Pius XI bullą Vixnum Polonie Unitas z 28 października 1925 roku. W dokumencie napisano, cytat, Latini ritus hierarchia in Polonia in posterum quinque provincii secrestiasticis constavit videlicet gnezlenzi et poznanezi, warszawiezi, wilnezi, leopoliezi, krakowiezi. Koniec cytatu. Postanowienia bulli Vixnum Polonie Unitas
W życie wprowadził nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Lorenzo Valli dekretem Fum Novam z 11 listopada 1925 roku. 14 listopada tego roku nuncjusz apostolski przesłał Adamowi Stefanowi Sapierze dekret wykonawczy bulli Vixdum Polonie Unitas, w którym stolica apostolska ustanowiła nową organizację kościelną i określiła granice polskich diecezji łacińskich w części odnoszącej się do diecezji krakowskiej. Tę samą datę nosi kilka dokumentów papieskich. 14 grudnia 1925 roku papież Pius XI bullą Commissum Humilitati Nostre mianował arcybiskupa Adama Stefana Sapiehę metropolitą krakowskim. Bullą Hodie Nos wydano tego samego dnia papież powiadomił biskupów Nowej Krakowskiej Prowincji Kościelnej o nominacji metropolity krakowskiej. Datę 14 grudnia nosi także bulla skierowana do kapituły na Wawelu, do duchowieństwa i wiernej diecezji krakowskiej. Po raz pierwszy kapituła została nazwana metropolitalną. Czwarta bulla 14 października 1925 roku to powiadomienie nowego metropolity krakowskiego, że wysłany został do Krakowa paliusz. Adam Stefan Sapieha polecił odczytać za mną we wszystkich kościołach diecezji krakowskiej list pasterski o kościele. Cytat. Bullą z 28 października bieżącego roku, rozpoczynającą się od słów Vixtum Polonie Unitas, podniósł Ojciec Święty Pius XI diecezję naszą do godności arcybiskupstwa i utworzył nową prowincję kościelną, w skład której wchodzić mają, prócz naszej archidiecezji, diecezja tarnowska, kielecka, częstochowska i katowicka. Konieczka. W dalszej części listu czytamy, znowu cytat, dzisiejsze prawodawstwo kościelne pozostawia tylko resztki dawnej organizacji metropolitalnej, dając prawo arcybiskupowi pewnego przodownictwa we wzajemnym porozumiewaniu się biskupów. Godność arcybiskupia nadana teraz biskupom krakowskim, choć tak szacowna, nie doda wiele nowego splendoru stolicy krakowskiej, bo stojąc w hierarchii kościelnej na wyjątkowym stanowisku niezależności, ze swej wieloletniej tradycji stolicy świętej posiadała już znaczne przywileje. Wdzięczność jednak głęboka należy się Ojcu Świętemu, jako też rządowi polskiemu, iż to, czego domagał się rozwój życia kościelnego, chcieli ukoronować ustanowieniem tej metropolii. Jest też Bogu nadzieja, że diecezje połączone ze sobą węzłem przynależności do jednej prowincji kościelnej zespolą się do nowych prac dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Koniec cytatu. 14 grudnia 1925 roku, a więc 3 dni po promulgacji bulli papieskiej, przez nuncjusza apostolskiego, papież Pius XI zamianował nowego biskupa wileńskiego. Został nim dotychczasowy biskup pomocniczy Mochylewski Jan Cieplak, jako metropolita wileński. Nie odbył jednak ingresu metropolitalnego do katedry wileńskiej. Nominacja została go w Buffalo, w Stanach Zjednoczonych. Zmarł 17 lutego 1926 roku przed powrotem do Polski. Jego ciało sprowadzono do katedry wileńskiej. W roczniku archidiecezji wileńskiej zapisano, cytat, Joannes Cieplak, archiepiskopus metropolita, Katedram non ascendit morte preventus. Koniec. Ingres metropolitalny. W czerwcu 1926 roku biskup łomżyński Romuald Jałbrzykowski został premonizowany na arcybiskupa metropolitę wileńskiego. 8 września 1926 roku w uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny odbył ingres metropolitalny do katedry wileńskiej i objął rządy w archidiecezji wileńskiej i metropolii kościelnej. Wcześniej doszło do ingresu metropolitalnego Adama Stefana Sapiehy do katedry na Wawelu. Najpierw kapituła wawelska na posiedzeniu odbytym 31 grudnia 1925 roku w Pałacu Biskupów Krakowskich przyjęła do wiadomości,
że 17 stycznia 1926 roku w Katedrze Wawelskiej odbędzie się uroczysta inauguracja arcybiskupstwa krakowskiego i intronizacja pierwszego arcybiskupa metropolity Adama Stefana Sapiehy. Utworzono komitet, na czele którego stanął kustosz kapituły krakowski ksiądz Marcelin Średnicki. Kapituła zaprosiła biskupów sufraganów z metropolii i przedstawicieli kapituł katedralnych z Katowic, Częstochowy, Kielc i Tarnowa. Doszło do utworzenia komitetu, na czele którego stanął ksiądz Marceli Ślepicki, kustosz kapituł krakowskich. Z kolei dziekan kapituły, ksiądz Jan Krupiński, jako wikariusz generalny, powiadomił proboszczów archidiecezji krakowskiej osobnym komunikatem, którym napisał, cytat: Dnia 17 bieżącego miesiąca odbędzie się w Katedrze Wawelskiej uroczyste odczytanie bulli papieskiej nominującej jako naszego arcypasterza arcybiskupem metropolitą krakowskim i włożenie mu w imieniu Ojca Świętego przez jednego z księży biskupów tej prowincji pariusza jako oznaki władzy metropolitalnej. Polecamy wielebnemu duchowieństwu w dniu tym przykazaniu pokrótce przypomnieć ludowi zebranemu o tej uroczystości i jej znaczeniu i zachęcić lud do gorącej modlitwy za księcia arcybiskupa. 14 stycznia 1926 roku do archiwum kapitulnego na Wawelu złożono bullę apostolską z 14 grudnia 1925 roku o podniesieniu katedry na Wawelu do godności kościoła metropolitalnego. Książę biskup krakowski Adam Sapieha zobowiązywał kapitułę, aby tekst bulli odczytała na sesji kapitulnej, stwierdziła jej autentyczność i sporządziła stosowny akt urzędowy w dwóch egzemplarzach. Jeden do przechowania w archiwum kurii, a drugi w archiwum kapitulnym na Wawelu. 17 stycznia 1926 roku w katedrze na Wawelu odbył się ingres arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy jako pierwszego krakowskiego metropolity. W uroczystości wzięli udział wszyscy biskupi sufragani z metropolii krakowskiej: Leon Wawęga z Tarnowa, Augustyn Łosiński z Kielc, Teodor Kubina z Częstochowej, August Klot z Katowic. Metropolita Sapieha złożył wyznanie wiary i przysięgę na wierność Stolicy Apostolskiej. Złożył je na ręce pierwszego sufragana metropolii krakowskiej, był nim biskup tarnowski Leon Wawęga. Lutego 1926 roku ksiądz Marceli Ślepicki zwrócił się do wszystkich księży z pismem następującej treści. Cytat. Dokonano już niezwykłej uroczystości związanej z podniesieniem krakowskiej stolicy biskupiej do godności arcybiskupiej. Pariusz spoczął na ramionach księcia metropolity Adama Stefana Sapiehy. Nie posiada on jednak dotąd własnego krzyża metropolitalnego. Kto go ma wręczyć, jeżeli nie podwładne mu duchowieństwo, któremu tak chlubnie od tylu lat rządzi? Krzyż jest symbolicznie związany z jego dostojną osobą. Na jego biskupiej pieczęci widnieje napis Crux Mihi Federis Argus. Z widoku krzyża czerpie on siłę do starego najbiedniejszych i najnieszczęśliwszych tego świata, których nędzy stare zaradzić się stara. Metropolitalną ozdobną pieczęć wręczyli już biskupi metropolii krakowskiej w dniu jego ingresu. Podpisany komitet sądzi, że krzyż metropolitalny będzie wyrazem gorących uczuć i szczerego przywiązania całego duchowieństwa, tak świeckiego, jak zakonnego, do dostojnej osoby naszego metropolity. Koniec cytatu. Od tego wydarzenia dzieli nas 90 lat. 90 lat temu Kraków i Wilno stały się kościelnymi metropoliami, ale nie tylko one. Dnia 4 kwietnia 1926 roku papież Pius X bullą Lituanorum Gentę powołał litewską metropolię z siedzibą w Kownie. Utworzyły ją archidiecezja kowieńska oraz diecezje terszycka, poniewieska, koszedarska i wołgowieska.